Mówiliśmy o tym, że znamionami Kościoła są Słowo i sakramenty. Mówiliśmy też, że Chrystus powierzył Kościołowi władzę kluczy. I ta władza kluczy realizuje się poprzez głoszenie Ewangelii, wtedy kiedy zwiastujemy nawróconym odpuszczenie grzechów. Ale realizuje się też poprzez dyscyplinę kościelną, poprzez napominanie grzeszników, aż do zatrzymania grzechów, a więc ogłoszenia, że tym, którzy za swoje grzechy nie żałują, ich grzechy odpuszczone nie zostaną, a wreszcie aż do ekskomuniki, czyli wyłączenia ze wspólnoty słowa i sakramentów. Żeby te zadania Kościół mógł skutecznie wykonywać, słowo, sakramenty, dyscyplina, Kościół potrzebuje pewnej struktury. Nie może być bezkształtną masą. Kościół jest ciałem, jak mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, a ciało ma różne członki i te różne członki mają różne funkcje i różne zadania do wypełnienia. W kontekście nabożeństwa i w kontekście używania różnorodnych duchowych darów w Kościele, w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale czytamy najpierw w 33 wersecie, że Bóg nie jest Bogiem nieporządku, lecz pokoju, a potem w 40 wersecie czytamy, że wszystko ma się odbywać godnie i w porządku. Wskazówek dotyczących ustroju Kościoła, sposobu zarządzania Kościołem i kościelnego przywództwa poszukujemy oczywiście w Piśmie Świętym, poczynając od Starego Testamentu. Z biblijnej perspektywy spróbujemy spojrzeć na historyczne i współczesne modele ustroju Kościoła. Z tej samej perspektywy spróbujemy na koniec ocenić sposób zarządzania naszym Kościołem. Dlaczego nasz Kościół zarządzany jest tak, a nie inaczej i co ewentualnie w tej sprawie powinni bylibyśmy zmienić. I tak zaczynamy cykl kateches na temat zarządzania Kościołem. Zaczynając dzisiaj od Starego Testamentu, od tego, co Stary Testament mówi o zarządzaniu ludem Bożym. Bo oczywiście Izrael jest Kościołem Starego Testamentu, a Kościół jest Izraelem Nowego Testamentu. Pomiędzy Kościołem a Izraelem istnieje ciągłość i z historii Izraela, z instytucji izraelskich możemy się wiele nauczyć rzeczy, które będą potem aktualne w Kościele. Ale oczywiście jedno najważniejsze zastrzeżenie na wstępie. Czym się różni Kościół od Izraela przede wszystkim? Najbardziej dostrzegalna różnica. A w zasadzie dwie. Tak. Tak. Kościół jest nowotestamentowy, a Izrael jest starotestamentowy, to prawda. Ale może coś jeszcze. Złożony z różnych narodów. Izrael nie, ale do pewnego stopnia też. Bo wiemy przecież, że z Izraelem, wraz z Izraelitami z Egiptu wyszli nie tylko ci, którzy byli izraelskiej krwi. No, Izrael jest wspólnotą religijno-polityczną, jest jednocześnie państwem, Kościół nie. To jest podstawowa różnica. Nie? Izrael wypełnia też funkcje polityczne, których Kościół nie wypełnia. A druga różnica, świątynia. Nie? W Izraelu mamy świątynię w Jerozolimie, która też jest jakimś ośrodkiem zarządzania, takiego miejsca, centralnego miejsca dla Kościoła nie mamy. No dobrze. Co tak naprawdę ciekawego widzimy już na pierwszy rzut oka, kiedy przyglądamy się temu, jak zarządzany był w Starym Testamencie Izrael? Po pierwsze widzimy, że nikt nie sprawował w Izraelu pełnej władzy. W Izraelu mamy podział władzy. Nikt nie był władcą absolutnym. No, najbliżej takiego modelu władzy absolutnej był kto? Nie, myślę, że nie. Myślę, że Mojżesz.
No Mojżesz był jednocześnie prawodawcą, wodzem. Sprzeciwienie się Mojżeszowi automatycznie było przecież traktowane, nie? Jak grzech i zdrada stanu. No ale Mojżesz to nie była instytucja, tak? Mojżesz nie miał swoich następców w tym sensie. Mojżesz był więcej niż prorokiem, ale był człowiekiem powołanym do określonej misji i tą swoją niemal absolutną władzę, tak, wypełniał właśnie dlatego, że bezpośrednio wypełniał Boże polecenia. Nie? Był tak naprawdę narzędziem w rękach Boga. I kiedy mówimy, że Mojżesz był prawodawcą, tak naprawdę mamy na myśli to, że Mojżesz przekazał prawo, które Bóg nadał Izraelowi. Przed Monteskiuszem, oczywiście. Natomiast kiedy już mówimy o dojrzałym Izraelu, to władza królów, kapłanów i starszych była ograniczona. Każdy z tych organów miał wyznaczony zakres władzy, którego nie powinien przekraczać. Drugim charakterystycznym elementem Izraela była praworządność. Wszystkie organy władzy podlegały prawu, a prawo pochodzi od Boga. Nie? Kiedy porównamy Izrael do ościennych narodów, tam faraon nie podlegał żadnemu prawu. Jego słowo było prawem. Faraon nie miał żadnego ograniczenia dla swojej władzy. To on ustalał granice swojej władzy. W Izraelu wszyscy podlegali prawu. Prawo pochodziło od Boga. Dlatego błędem jest mówienie o Izraelu jako o teokracji. Teokracja to raczej system, w którym kapłani sprawują władzę pełną. System izraelski był raczej teonomią, czyli rządami Bożego prawa. Każdy organ władzy sprawuje władzę w swoim zakresie. Wszyscy podlegają temu samemu Bożemu prawu. Oczywiście w Piśmie Świętym władza pochodzi od Boga, ale to pochodzenie władzy od Boga nigdy nie jest związane z sakralizacją władzy. Nigdy nie jest źródłem jakiegoś nieograniczonego mandatu do rządzenia jak kto chce. Nigdy nie jest licencją na bezkarność ani na arbitralność rządów. Bo każda władza, która pochodzi od Boga, powinna się kierować prawem Bożym i przed Bogiem rozliczać. I tutaj dochodzimy do kluczowego pojęcia, jakim jest prawo dla Izraelitów, Tora. Bo Tora, słowo, które my tłumaczymy jako prawo, bo nie ma lepszego tłumaczenia, Tora to więcej niż prawo. W tym sensie, że Tora to więcej niż kodeks, ustawa, do której sięgamy, żeby rozwiązać konkretny problem. Tora to jest pouczenie, to jest zbiór wszelkiej mądrości. Na cześć naszych ustaw nikt nie napisałby psalmu 119, zachęcając do tego, żeby dniem i nocą je studiować i cieszyć się nimi i rozkoszować i żeby to prawo było światłem i pochodnią i słodyczą i w ogóle czymkolwiek. Tak? Nie w taki sposób myślimy o prawie. My w przepisach prawa szukamy rozwiązania konkretnego problemu. Tora oznaczało pouczenie, czyli źródło mądrości. Tą mądrością powinniśmy się każdego dnia napełniać po to, żeby we właściwym czasie znaleźć właściwe rozwiązanie problemu. Prawem trzeba się rozkoszować, studiować je dniem i nocą, jak mówi psalm pierwszy. Prawem trzeba oddychać i wtedy będziemy jak król Salomon, który stojąc przed zupełnie nowym problemem, pamiętacie spór dwóch kobiet o to, która jest matką dziecka, przed problemem, którego rozwiązania nie znalazłby wprost w prawie mojżeszowym, jednak potrafił znaleźć to rozwiązanie, bo był wypełniony mądrością wynikającą z prawa. A zatem w Izraelu panował podział władzy i nikt nie sprawował władzy absolutnej. Choć nie ujmowano tego w ten sposób, Izrael był społeczeństwem praworządnym. Wszystkie organy władzy podlegały prawu, a prawo pochodziło od Boga. Prawem Izraela była Tora, prawo mojżeszowe, które uważano za źródło wszelkiej mądrości. Nie będziemy analizować władzy Mojżesza, Jozuego i sędziów, bo to były przejściowe sytuacje. Przyjrzymy się takim instytucjom i urzędom jak król, kapłani, lewici, starsi,
a później już w takim historycznym rozwoju Sanhedryn i przełożeni synagogi. Po pierwsze król. W piątej księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, ci, którzy byli ostatnio na katechezie, to będzie mała powtórka, znajdujemy tak zwane prawo królewskie, czyli Mojżesz mówi Izraelitom, co jeśli będą chcieli ustanowić króla. I mówi tak, po pierwsze, to jest 17 rozdział 5 księgi Mojżeszowej od 15 wersetu. Króla możesz ustanowić tylko spośród swoich braci. Nie możesz ustanowić obcego. Dlaczego? No bo jeśli król ma być poddany Bożemu prawu, to musi być człowiek wierzący, mówiąc wprost, tak? Jeżeli Izrael jest jednocześnie wspólnotą polityczną i religijną, przywódcą Izraela nie powinien być poganin. Musi być brat, Izraelita. Dalej, niech nie trzyma sobie wiele koni, niech nie bierze sobie wiele żon, niech nie gromadzi zbyt wiele srebra i złota. Dlaczego? Posiadanie wiele żon, posiadanie wielu koni, srebra i złota upodabniałoby go do królów ościennych narodów. I mógłby w pewnym momencie zapomnieć, kim jest. Zapomnieć, że jest bratem wśród braci, mógłby się poczuć faraonem. Czyli królem, którego władza jest nieograniczona, który może wszystko, który z nikim nie musi się liczyć. Krótko mówiąc, mogłaby mu woda sodowa uderzyć do głowy. I dlatego też przed tym potencjalnego króla Mojżesz przestrzega. Masz być bratem wśród braci, więc nie upodabniaj się do królów ościennych narodów, bo nie jesteś jak oni. Twoje słowo nie jest prawem. Ty jesteś bratem wśród braci, a nie Bogiem jak faraon. A jeśli jesteś synem Boga, to tylko w takim znaczeniu, w jakim synem Boga jest Izrael jako całość. Nie jesteś bardziej synem Boga niż twoi bracia, nad którymi sprawujesz władzę. Dalej czytamy, a gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów, lewitów i będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa, spełniania tych wszystkich przepisów, aby jego serce nie wynosiło się nad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo. A więc jako król poddany prawu miał to prawo studiować, właśnie po to, żeby we właściwym czasie, dzięki mądrości nabytej przez obcowanie z prawem, mógł znajdować właściwe rozwiązanie różnego rodzaju problemów. I teraz zwróćcie uwagę na to, że to studiowanie prawa ma z jednej strony dawać mu mądrość, a z drugiej strony chronić go właśnie przed tym, żeby zapomniał, kim jest. Jeśli będzie studiował prawo Boże, a jednocześnie powstrzymywał się od tego wschodniego przepychu towarzyszącego innym monarchom w tej części świata, to dzięki temu powinien pamiętać o tym, że jest bratem pośród braci. Że powinien być poddany prawu i na podstawie prawa sprawować swoją władzę w Izraelu. Król nie był kapłanem i to też odróżniało go od królów ościennych. Na Bliskim Wschodzie król zawsze był najwyższym kapłanem, zresztą nie tylko na Bliskim Wschodzie. Cesarz rzymski też nosił tytuł Pontifex Maximus, nie? Czyli najwyższy kapłan. To, że królowi nie wolno było pełnić funkcji kapłańskich, było jednym z najbardziej widocznych znaków ograniczenia jego władzy. Król nie wyznacza sobie sam granic swojej władzy i dlatego nie może powiedzieć od jutra ja jestem kapłanem. Próbował to zrobić król Uzjasz w drugiej księdze Kronik w 26 rozdziale i został pokarany w jaki sposób, pamiętacie? Trądem, dokładnie. Został pokarany trądem. A zatem król ma być bratem wśród braci, ma unikać przepychu, podlegać Bożemu prawu, studiować Boże prawo, ale to nie znaczy, że w Izraelu panował jakiś ścisły rozdział kościoła od państwa. Takiego pojęcia wtedy nie znano.
Ze względu na ten złożony religijno-polityczny charakter wspólnoty, król pojawia się jako ważna postać w życiu religijnym Izraela. I nie mówię już tylko o królu Dawidzie, tak, który pod tym względem jest szczególny. I dlatego może nie warto go jakoś bardzo szczegółowo omawiać, jego pozycji, bo jego pozycja była inna niż innych królów i w dużej mierze jego pozycja była zapowiedzią, proroczą zapowiedzią tego, kim będzie Chrystus. Ale zwróćcie uwagę na to, że to król wznosi świątynię, Salomon. Że to król dba o czystość kultu i wiary. Kiedy Izrael odstępuje od Boga, mamy królów reformatorów, takich jak Hiskiasz i Jozjasz, którzy oczyszczają kraj z pogaństwa. Oczyszczają kult z pogańskich naleciałości. Właśnie na przykładzie tych królów reformatorów chrześcijańscy władcy Europy przyznawali sobie tak zwany jus reformandi, czyli prawo do reformowania kościoła wtedy, kiedy władza kościelna zawodzi. Tak? Jeśli kościół popadł w herezję i różnego rodzaju inne problemy za sprawą hierarchii kościelnej, to trudno liczyć na to, że hierarchia kościelna dokona reformy. I wtedy książęta przypisywali sobie to jus reformandi, tak? Czyli prawo zreformowania kościoła wtedy, kiedy kościół sam nie jest do reformy zdolny, powołując się na Hiskiasza, Jozjasza i im podobnych. Nawet Kalwin, kiedy pisał do króla Zygmunta Augusta, któremu dedykował bodajże list do Hebrajczyków, komentarz do listu do Hebrajczyków, to we wstępie pisał, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jesteś jak Hiskiasz lub Jozjasz, który ma przywrócić w Królestwie Bożym właściwy sposób oddawania czci Bogu. A więc król nie był całkowicie odseparowany od spraw wiary. A w tym wszystkim pojawiała się w Starym Testamencie pewna idea doskonalszego królestwa, doskonalszej władzy królewskiej, która będzie jednocześnie władzą kapłańską. Personifikacją tej idei był Melchizedek, nie? Tajemniczy król Salemu, który pojawia się w historii Abrahama, któremu Abraham składa dziesięcinę, który nazwany jest kapłanem Boga Najwyższego, który ofiaruje chleb i wino, co bardzo nowotestamentowo brzmi. I ta postać króla Melchizedeka wraca ni stąd, ni zowąd w psalmie 110, gdzie śpiewaliśmy dzisiaj, wyrzekł swe słowo Pan do Pana mego, tak? Czyli Bóg mówi do swojego syna, ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. A więc Izraelici zdawali sobie sprawę, że władza królewska, którą sprawują ich królowie, jest niedoskonała, ale przyjdzie taki moment, gdzie nastąpi zupełnie inne królestwo, gdzie król będzie kapłanem według porządku Melchizedeka. I wypełnienie tego mamy w Chrystusie oczywiście i w Kościele, bo oto w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale od 9 wersetu Piotr pisze do adresatów swojego listu: wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Nie? A więc Chrystus jest tym nowym królem kapłanem, a my wraz z nim stanowimy królewskie kapłaństwo. To oczywiście będzie miało duże znaczenie, kiedy przejdziemy do tego, co Nowy Testament mówi o zarządzaniu Kościołem. Dobrze, a więc mamy króla i jego władzę. Mamy też kapłanów i lewitów. Kim byli kapłani i lewici? No, jednym z synów Jakuba był Lewi. I cały ród Lewiego został jakby wyodrębniony z Izraela właśnie do służby kapłańskiej. W 4 Księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale od 12 wersetu czytamy: oto ja wziąłem lewitów spośród synów izraelskich w zamian za każdego pierworodnego otwierającego łono macierzyńskie u synów izraelskich. To też do mnie należeć będą lewici. Pamiętacie zapewne tą zasadę z prawa ceremonialnego, który mówi, że to, co pierworodne, należy do Boga. Nie? Pierworodne ze zwierząt były składane w ofierze, pierworodny syn był wykupowany specjalną ofiarą, tak, to jest ta ofiara, którą za Jezusa Józef i Maria składali w świątyni w dniu, w którym spotkali tam kogo?
Symeona i Annę. Dokładnie. A tutaj Bóg mówi, w Izraelu wybieram sobie ród Lewiego jako tych pierworodnych, którzy należą do mnie. I czym się mieli zajmować? Mojżesz o Lewitach i kapłanach, o całym pokoleniu Lewiego, w 5 Księdze Mojżeszowej, w 33 rozdziale od 8 wersetu mówi tak. O Lewim rzekł, Urim i Tumim są Twoje, niech uczą Jakuba praw Twoich, a Izraela zakonu Twego, niech kładą kadzidła w nozdrza Twoje, a co opalenie na ołtarzu Twoim. No, czyli wymienił trzy główne zadania rodu Lewiego. Urim i Tumim, czyli te losy, za pomocą których Bóg odpowiadał na pytania, kiedy przychodzili Izraelici prosząc o wyrocznię Bożą. Notabene znaczenie Urim i Tumim spada. Nie wiadomo, kiedy po raz ostatni były używane. Na pewno nie były używane po powrocie z niewoli babilońskiej. Były używane prawdopodobnie tylko na początku i były takim sposobem na rozeznawanie woli Bożej na etapie, kiedy Izrael był dzieckiem. Później nie spotykamy już kapłanów, którzy posługują się Urim i Tumim, tylko spotykamy kapłanów, którzy pełnią funkcje sędziowskie. A więc też odpowiadają na pytanie o wolę Bożą, o dobro i zło, ale już w zupełnie inny sposób. Urim i Tumim, a więc losy, funkcja sędziowska, nauczanie i ofiary. A kim byli Lewici? Bo nie każdy potomek Lewiego był kapłanem, tak? Mamy kapłanów i pozostałą część tego plemienia, czyli Lewitów. No, o Lewitach czytamy, że mieli usługiwać kapłanom, na przykład w 4 Księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale od 6 wersetu, pilnować wszystkiego, co jest związane z przybytkiem i jego sprzętami, troszczyć się o namiot zgromadzenia, pilnować wszystkich jego sprzętów, cała służba pomocnicza w świątyni, łącznie ze śpiewem. To wszystko należało do Lewitów. Ale Lewici też nauczali i pełnili funkcje sędziowskie. Kapłani i Lewici, całe plemię Lewiego, jak czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale, nie mieli działu i dziedzictwa z Izraelem. Będą się żywili z ofiar ogniowych Pana i jego dziedzictwa. Krótko mówiąc, ofiary i dziesięciny miały stanowić źródło utrzymania kapłanów i Lewitów. Kiedy Jozue dzielił ziemię obiecaną na plemiona, nie wyznaczył Lewitom ziemi. Nie? Oni mieli żyć z dziesięcin i ofiar. Co ciekawe, choć docelowo przecież kult był sprawowany w świątyni i wydawałoby się, że tam powinni mieszkać wszyscy kapłani i lewici, miasta kapłańskie i lewickie są zgodnie z postanowieniem Jozuego rozproszone po wszystkich pokoleniach Izraela. Dlaczego? No właśnie dlatego, że będąc rozproszeni pośród swoich braci, Lewici mieli nauczać i pełnić funkcje sędziowskie. Natomiast kiedy przypadała ich zmiana, to wtedy wędrowali do Jerozolimy i tam pełnili funkcje kapłańskie i lewickie w świątyni. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale, kiedy Mojżesz mówi, poucza Izraelitów, w jaki sposób mają składać ofiary i świętować, mówi, że kiedy będziesz jadł przed Panem i weselił się, to wraz z Tobą będzie się weselił Twój dom oraz Lewita, który jest w Twoich bramach. Nie opuścisz go, gdyż on nie ma działu i dziedzictwa z Tobą. A więc na Izraelitach spoczywał obowiązek, krótko mówiąc, karmienia Lewitów, zaspokajania ich codziennych potrzeb. W
księdze Nehemiasza spotykamy też lewitów jako nauczycieli. Czytamy o tym w 8 rozdziale księgi Nehemiasza, że lewici wyjaśniali zakon ludowi, czytali z księgi zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając tak, że zrozumiano, co było czytane. I słuchajcie, tak jak pojawia się, tak jak mamy władzę królewską określoną w Starym Testamencie, a jednocześnie pojawia się ta mesjańska idea nowego króla, nowego rodzaju władzy królewskiej, tak samo tutaj mamy tą ściśle określoną strukturę kapłaństwa lewickiego i ideę kapłaństwa nowego, tego melchizedekowego. I co więcej, ideę powszechnego kapłaństwa, taką ideę, że kiedyś wszyscy będziemy kapłanami. To się pojawia już u Izajasza w 7 rozdziale. Od 6 wersetu. A wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą. To mówi Izrael do prostych, to mówi Izajasz do prostych Izraelitów. Mówi, pewnego dnia przyjdą narody z zewnątrz, żeby uczyć się o Bogu, a wy wszyscy będziecie kapłanami. No i w Księdze Objawienia widzimy, w 5 rozdziale, od 10 wersetu. Uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A więc mamy króla i jego władzę polityczną. Mamy kapłanów, którzy są strażnikami świątyni, tymi, którzy składają ofiary, nauczycielami i sędziami. Ale mamy też w Izraelu rodzaj samorządu, starszych, czyli obdarzonych autorytetem mężczyzn, którzy tworzyli lokalne rady będące rodzajem samorządu. Rozstrzygali spory i reprezentowali lokalną społeczność wobec króla czy wobec kapłanów. I ci starsi pojawiają się już w Egipcie. Kiedy Bóg posyła Mojżesza, to mówi do niego najpierw: idź i zgromadź starszych Izraela i powiedz im, Pan Bóg ojców waszych objawił mi się. To jest 2 Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, 16 werset. Potem, kiedy Bóg posyła Mojżesza do Faraona, to mówi mu, to jest 2 Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, 18 werset, pójdziesz ty i starsi Izraela do króla egipskiego. Kiedy Mojżesz wydaje Izraelitom polecenia odnośnie wieczerzy paschalnej, to zbiera starszych i przekazuje im sposób, w jaki ta wieczerza ma być obchodzona, a starsi rozchodzą się i przekazują to pozostałym Izraelitom. Dalej, w dniu nadania prawa Bóg mówi do Mojżesza: wstąp na górę, ty i Aaron, Nadab, Abihu oraz 70 starszych Izraela. A więc tutaj już Bóg też rozpoznaje władzę i autorytet starszych. Potem w 5 Księdze Mojżeszowej w rozdziałach 21-25 widzimy starszych miasta, czyli takich ludzi, którzy właśnie pełnili rolę swego rodzaju sędziów pokoju. Nie? To oni dokonywali sądu nad krnąbrnym synem, to oni rozstrzygali sprawy męża oskarżającego żonę o to, że nie była dziewicą w chwili ślubu. Oni osądzali człowieka, który uchylał się od spełnienia obowiązków lewirackich. Te wszystkie sprawy lokalne rozstrzygali właśnie starsi miasta. Ale ci starsi pojawiają się też jako nauczyciele. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 27 rozdziale, od 1 wersetu czytamy, że Mojżesz wraz ze starszymi Izraela nakazał ludowi: przestrzegaj każdego przykazania, które ja wam dziś daję. Spisał Mojżesz zakon, jak czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej w 31 rozdziale 9 wersecie, i dał go kapłanom, synom Lewiego i starszym izraelskim. A więc pozycja, rola tych starszych była naprawdę istotna. Co ciekawe, kiedy Dawid został królem, to czytamy w 2 Księdze Samuela, w 5 rozdziale, w 3 wersecie, że zeszli się wtedy wszyscy starsi Izraela u króla w Hebronie i król Dawid zawarł z nimi przymierze w Hebronie przed Panem, po czym namaścili Dawida
na króla nad Izraelem. Więc zobaczcie, tutaj mamy zupełnie inną monarchię, nie, niż w tych ościennych krajach. Król zostaje królem na podstawie przymierza, jakie zawiera ze swoim narodem, a przedstawicielami tego narodu są właśnie starsi izraelscy. Starsi towarzyszą Salomonowi w dniu inauguracji kultu w świątyni. Tych fragmentów, gdzie ci starsi się pojawiają i gdzie spełniają istotną rolę, jest bardzo wiele. Warto też zwrócić uwagę na to, po co Izraelowi są ci starsi. W drugiej Księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale pojawia się Jetro, teść Mojżesza, który odwiedza Mojżesza, przygląda się temu, jak Mojżesz zajmuje się wszystkimi sprawami ludu i mówi, nie dasz rady. Nie dasz rady tego zrobić sam. Musisz ustanowić tych obdarzonych autorytetem mężczyzn, których nazywa się starszymi, przełożonymi nad ludem, żeby oni rozstrzygali wszystkie drobniejsze sprawy, a do ciebie przychodzili tylko z najpoważniejszymi. Mojżesz usłuchał rady Jetra i takich właśnie przełożonych ustanowił. Niektórzy mówią, że zasada pomocniczości, czyli jedna z istotnych zasad, na których opiera się chrześcijańska demokracja, przekonanie, że jeśli coś da się rozwiązać na poziomie lokalnym, nie wolno tego przekazywać władzom centralnym, że źródłem tej zasady pomocniczości jest właśnie druga Księga Mojżeszowa, 18 rozdział i rada, jaką Jetro udzielił Mojżeszowi. Proszę? Mojżesz założycielem CDU-CSU, dokładnie. I teraz słuchajcie, na koniec synagoga. Czym była synagoga? Nie? Było jedno miejsce kultu, świątynia, ale Izraelici gromadzili się w wielu różnych miejscach, żeby słuchać słowa, modlić się. Nie wiadomo, kiedy pojawiły się synagogi, ale wspomina o nich już Psalm 74. Od 7 wersetu czytamy, na pastwę ognia świątynię Twoją wydali, doszczętnie zbezcześcili przybytek Twego imienia, rzekli w swym sercu, razem ich zniszczmy, spalili w kraju wszystkie miejsca świętych zgromadzeń. I te miejsca świętych zgromadzeń to najprawdopodobniej są właśnie synagogi. Takim punktem zwrotnym, kiedy synagogi zaczęły nabierać znaczenia, była oczywiście niewola babilońska. Nie było świątyni, a Izraelici chcieli się spotykać, chcieli się razem modlić. Pozbawieni świątyni, Żydzi stworzyli nowy model pobożności, nie związany z ofiarami, tylko ze słowem. Studiowanie pisma, modlitwa, śpiewanie psalmów. Miejsce kapłanów i lewitów zajęli uczeni w piśmie, zupełnie nowa kategoria, która wcześniej się nie pojawiała. Po powrocie z niewoli babilońskiej zaczęli budować synagogi wszędzie. Synagogi pełniły też rolę szkół religijnych. A kiedy odbudowano świątynię, synagogi nie straciły na znaczeniu. W samej Jerozolimie podobno Wespazjan zniszczył 480 synagog. To jest możliwe, że ich tam było tyle, bo żeby założyć synagogę wystarczyło 10 mężczyzn. Więc pewnie dzielili się na coraz mniejsze wspólnoty, tak jak nie przymierzając zbory protestanckie teraz. W każdym razie chociażby z Dziejów Apostolskich z 6 rozdziału wiemy, że synagogi były nawet w Jerozolimie, tak? A więc budowano je nie tylko tam, gdzie odległość uniemożliwiała cotygodniowe wizyty w świątyni. Nie. Synagogi to był taki zupełnie kongregacjonalny ruch. Nie? Trochę przypominały właśnie. Ale słuchajcie, to była zupełnie nowa jakość, bo do tego momentu Izraelita był oczywiście częścią Izraela jako całości, swojego plemienia, tak? Jakiejś lokalnej wspólnoty. Ale teraz coraz częściej Żydzi mieszkali w diasporze pośród pogan i tym zakorzenieniem dla Izraelity, tym miejscem, gdzie on doświadczał lokalnie wspólnoty ludzi wierzących, była synagoga. I te synagogi rzeczywiście funkcjonowały jak protestanckie zbory, bo po pierwsze mogły być niewielkie, bo wystarczyło 10 mężczyzn, żeby synagogę założyć. Sami sobie wybierali swoich nauczycieli i swoich przełożonych. Nie? Spotykali się na modlitwę, zwiastowanie słowa, śpiew psalmów. I do tego zmierzam. Właśnie, co do arcykapłanu.
Zobaczcie, za czasów Jezusa spotykamy Sanhedryn, nie? Czyli taką radę. I pytanie, skąd się wzięło Sanhedryn? Według tradycji żydowskiej już od czasów Mojżesza taki Sanhedryn istniał i powołują się Żydzi właśnie na tych 70 starszych, których Mojżesz gromadził wokół siebie. I oczywiście Talmud twierdzi, że ten Sanhedryn istniał nieprzerwanie od czasów Mojżesza, co jest oczywiście no, nieprawdą chociażby z tego powodu, że gdyby taka rada funkcjonowała poprzez całą historię Izraela, to księgi historyczne Biblii by o niej w wielu sytuacjach wspominały, nie wspominają. Prawdopodobnie Sanhedryn powstał po powrocie z niewoli babilońskiej i był reakcją na synagogę. Reakcją w tym sensie, że kapłani i lewici stracili swój monopol, obok nich pojawili się przełożeni synagog, uczeni w piśmie i trzeba było jakoś tych ludzi, którzy nie byli kapłanami ani lewitami, włączyć w ten system zarządzania sprawami narodowymi. I tak powstał Sanhedryn, w którym obok kapłanów i lewitów zasiadali niepochodzący z plemienia Lewiego, uczeni w piśmie i przełożeni największych synagog. Na czele stał arcykapłan, o którego pytałeś. No, co prawda słowo arcykapłan nie jest używane w odniesieniu do Arona, tak? Ale wiemy, że no taki właśnie główny kapłan istniał przez całą historię świątyni jako przełożony innych kapłanów. Choć słowo arcykapłan zaczęto używać znacznie później. Podsumowując, władzę polityczną w Izraelu sprawował król i jego administracja. Lokalną władzę polityczną sprawował samorząd złożony ze starszych. Król był opiekunem świątyni i protektorem prawdziwej wiary. Kapłani sprawowali kult i nauczali. Na czele świątyni stał arcykapłan. Lewici sprawowali służbę pomocniczą i też nauczali. Kapłani, lewici, starsi w różnym wymiarze sprawowali funkcje sędziowskie, choć oczywiście najwyższym sędzią w sprawach dotyczących króla był król, w sprawach dotyczących świątyni był arcykapłan. Nabożeństwa odbywały się w świątyni, połączone ze składaniem ofiar, i w synagodze, gdzie były to nabożeństwa słowa. Upowszechnienie się synagog jest tak naprawdę krokiem w kierunku Nowego Testamentu. Bo zwróćcie uwagę na to, że to jest krok w kierunku nowotestamentowego powszechnego kapłaństwa. Posługę sprawują już nie tylko lewici. Jest to też krok w kierunku chrześcijańskiego kongregacjonalizmu, bo te synagogi były samorządne. Pojawia się określenie przełożony synagogi i rabin, tak? Ale rabinem nazywano każdego, kto miał coś do powiedzenia. Nie? To tak jakby rozpoznawano jego kwalifikacje. Nie? No i wreszcie w oddaleniu od świątyni synagoga zaczyna pełnić takie role, jakie w Nowym Testamencie pełni zbór. Słowo, modlitwa, sakramenty, a więc obrzezanie, wieczerza pańska, to wszystko dzieje się w rodzinie i w synagodze i pojawia się dyscyplina kościelna, już nie na poziomie sądów mojżeszowych, tylko na poziomie synagog. W Ewangelii Jana w 16 rozdziale, w 2 wersecie, Jezus mówiąc o prześladowaniach, jakie żydowskich chrześcijan będą spotykały ze strony ich braci, mówi, wyłączą was z synagogi. Nie? A więc te synagogi jakiś rodzaj dyscypliny kościelnej posiadały. I kiedy dochodzimy do czasów Nowego Testamentu, to widzimy, że Żydzi w czasach Nowego Testamentu żyją bez króla, bo nie ma monarchii. Rolę żydowskich samorządów, czyli tych dawnych starszych miast, przejmują synagogi. Kult sprawowany jest w świątyni i w synagodze, a te dwa światy łączy Sanhedryn. Jako najwyższa władza religijna, która jednoczy kapłanów i lewitów z jednej strony, rabinów i przełożonych synagog z drugiej. I w takim świecie
tak funkcjonującym, z takim bagażem historycznym, z taką tradycją pojawia się Kościół chrześcijański. A o tym, jak Kościół chrześcijański był od początku zorganizowany i co o tym mówi Pismo Święte, następnym razem. Czy macie jakieś pytania? Nie ma opisanych procedur wyłonienia Sanhedrynu. Zresztą tak samo jak starszych. Nie? Starszymi w Izraelu byli ludzie rozpoznawani jako starsi, czyli rozpoznawani jako ci, których obdarzamy autorytetem. Szczególnych procedur nie było. To było prawdopodobnie jakoś zwyczajowo rozstrzygane. No ale naczelny rabin nie jest arcykapłanem. To jest zupełnie inna bajka. Czy macie jakieś pytania, refleksje, uwagi? Jeśli nie, to bardzo dziękuję.